jedzie ze mną. Przywitaj się ładnie. Siema. Jedziemy do Wydmin, znowu do Wydmin po materiały. Potrzebujemy kątownika do whisky, to na przyszłość, bo ile razy byłem, to zapomniałem. Potrzebny jest profil w każdym bądź razie do drzwi. Potrzebujemy jeszcze wapna do malowania, bo będzie mało. I potrzebujemy jeszcze, zobaczymy, świetlika, czy będzie tak jak na tamte frezy, tamta blacha, bo tamten świetlik był pożyczony od kolegi. No i co jeszcze? No jeszcze kilka rzeczy mam zapisanych. W każdym bądź razie mam nadzieję, że ta kamerka dzisiaj będzie nagrywała, bo mam drugą kartę. Zobaczymy, czy nie potnie mi materiałów, czy nie powyrzucę tak jak wczoraj. Ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy, pokazać te tynkowanie, jak to wygląda, jak mi idzie i czy dobrze mi idzie i czy ogólnie po prostu zapytać się, jak to się powinno może bardziej fachowo robić. Ale cóż, jak zwykle, coś nie tak. O, bury kot nam przebiegł drogę. Już dzisiaj piątek 13 nie jest, tylko czwartek 19. Mam nadzieję, że do soboty się wyrobimy już ze wszystkim tutaj. Kurde, słońce świeci. No. Także będziemy trochę roboty jeszcze mieli, ale może się uda. Nie, majster. Musi się udać. Dobrze by było, żeby przyszedł majster któryś. Ale widzicie, właśnie miałem powiedzieć, znaczy mówiłem wczoraj, jak nagrywałem, że trzeba samemu kleić, bo ciężko majstra. Ci lepsi to albo są zajęci, albo pojeżdżali, a ci, co stoją pod sklepem, to dalej stoją, więc ciężko. A zresztą u nas już nikt nie, pod sklepem nie stoi. Wszyscy poumierali, ci co. Ale zresztą takiego pod sklepu, kto tam będzie, to nie majster, ale no cóż. Nie ma po prostu ludzi, trzeba samemu działać. Działamy z Areckim, dlatego Waldek był, ale wczoraj musiał jechać znowu jakieś sprawy załatwić, no i go nie było, więc ja od środka potynkowałem, a z wierzchu może przyjdzie na dniach, jakoś to on potynkuje, a jak nie, no to ja będę musiał to zrobić, albo Arka będziemy tutaj ten uczyć na murarza, tynkarza, krawatę. Nie? Arek już dzisiaj kraty zaczął malować. Właśnie potrzebujemy jeszcze rury do zabezpieczenia. Chciałem zrobić z calówki zabezpieczenia, ale myślę, że może lepiej zrobić z grubszej rury, żeby później nie było, by coś. Dobra, my jedziemy do Wydmin. Jesteśmy w Mazurkówce, widzimy się już na powrocie. Znowu trochę czasu uciekło, bo musiałem jeździć po psy, bo sieczki dostała perła i sobie uciekły. No ale nic, to nie poradzę. Arek pomalował tu bramę. Zaraz będziemy działać. Zasłucha tutaj będzie taka. Profil, rura calny ćwierć. Co do malowania, tutaj wapnem widzicie, da się malować tym pistoletem, tylko nie można do pełna, gdyby nie leciało za kołnierz, tak, że tak powiem. Ale da się malować. Zaraz Arek tu pomaluje ściany, zakładamy bramę, spawamy. I tu będzie jeszcze tutaj z lewkami, będzie tu gotowe. A ja biorę się za robotę teraz w drzwi. Bo trzeba zrobić drzwi. Po prostu chodzi o to, żeby przed wprowadzeniem drugich ołówek już mieć przyspawane zawiasy. Przymierzone drzwi, żeby nie spawać tam po prostu przy tej słomie. O to chodzi. Niestety świetlików innych nie ma, innej blachy trapezowej też nie ma, więc będzie tak jak jest, będzie dobrze. Widzicie, tutaj pomalował Arek też już tutaj te ściany wszystkie nadproża, wygląda to całkiem spoko. No oczywiście tu się pożarło, pogryzło, widzicie tak to wygląda, ale jest git. Spawarka przykryta była, bo by była pomalowana. No i ja robię drzwi, już rama tutaj jest, widzicie, w takim właśnie kształcie, a jedziemy teraz po zawiasy, bo po prostu nie mamy zawiasów, ale jedziemy na drugie gospodarstwo, tam stare są, wykorzystamy te stare. Nie ma co tutaj szarżować. Dobra. Kamerka zaraz mi się rozładuje, więc muszę ją podładować, a my bierzemy szlifierkę.
przecinek, młotek i jedziemy. Trochę wiatr się uspokoił, to może coś z podwórka nagram, chociaż jeszcze troszkę wieje, ale już nie tak. No i jeżeli chodzi o drzwi, no to główna rama jest ogarnięta. Jest tak w miarę obcykana, tam miejscami pospawana lepiej, żeby po prostu można było ją zdjąć i obspawać, bo jeżeli nie byłoby tych wszystkich profili, co teraz są, nie byłyby tak obspawane w miarę i zacząłbym później jeszcze wspawywać resztę i po kolei wszystko lecieć, no to by mogło poskręcać i później byłby problem z otwieraniem, zamykaniem, a tego byśmy nie chcieli. No tak więc widzicie, się otwiera, zawiasy mamy przywiezione, ogarnięte. No i tak się otwierało aż tam na tamtą ścianę prawie. I będzie wtedy tutaj dobrze, jeżeli zrobimy, drzwi będą tak, a tu zrobimy płot, gdzie ten syf tutaj, co wszystko jest, to ogarniemy. Wtedy będzie git, drzwi, jak drzwi, no dwa zawiasy. Trzymają, jeszcze obspawać te zawiasy, ale już jako samo będzie, jeżeli chodzi o te zawiasy, to myślę, że to będzie trzymało. A sama rama będzie jeszcze wzmocniona, w środku pójdą profile, tylko się zastanawiam jeszcze, jak to będzie zrobione do końca, to nie wiem. Ale jakoś to będzie. Zastanawiałem, czy dać wzdłuż i później w poprzek, tak jak tam. Znaczy od góry do dołu i później w poprzek, czy dać po prostu w poprzek dwa i nic więcej. Się zastanawiam jeszcze, czy to nie będzie do dołu cisnęło całości, tam z przodu, gdzie nie będzie zawiasów. Widzicie, taką mam zamyczkę, znaczy dwie takie mam. Arek, co ty robisz z gumowcem? Kręcik. Dobrze, nie kręcik. Zamyczka z blokadą. To zamyczka to jest git. Tutaj się uda, tylko się po prostu przykręci coś tutaj jeszcze, ale to zobaczymy, czy blachę, znaczy czy profil jakiś, czy drewno. A co do tego o, to normalnie, no, zostawię to bez komentarza. Widzicie, te świetliki tutaj są przy tego, ale przykręcił tu z boku blachę, trzymało. Myślimy, że będzie git. Jeżeli chodzi o same oświetlenie, no to jest ok. Wiadomo, jakby były całe drzwi przeszklone, znaczy czy tam świetlik, czy przeszklone, to byłoby lepiej. Ale no nie, niestety tutaj tak nie będzie. Będzie tak jak jest. Drugie drzwi też tak samo będą miały takie świetliki. Będą miały troszkę może chyba więcej ich, znaczy wyżej. Bo chyba wyższe są drzwi, jak się nie mylę, ale to zobaczymy jeszcze. W sumie to mniejsza o większość, ważne, że będzie oświetlenie. Tu i tak wcześniej było słabsze oświetlenie niż teraz będzie, bo te świetliki, widzicie, w tych drzwiach są i tutaj będą. A wcześniej były dwa okienka, te okienka to wiecie, tak stare, po niemieckie, to też one tak małe, dwa. I co więcej, aha, bo tutaj oświetlenie, bo widzicie, tutaj będzie padało aż do końca, bo tu nie ma żadnych ścian, tak samo tutaj. Wcześniej jak były ściany, to tu już dalej te słońce tak nie przechodziło, te promienie słoneczne, więc trochę lipa była. No i co, wybielone. To, że trochę się tutaj pogryzło z tą farbą, to tam nieważne. Wybielone, elegancko to wygląda. Zaraz założymy bramy. Przeprowadzimy te jałówki tutaj, a tutaj na to miejsce przeprowadzimy z pola. Zobaczymy, czy nam się uda złapać wszystkie, czy tam kilka sztuk, ale myślimy, może chyba dzisiaj dwie przeprowadzimy, a jutro tam jeszcze ze dwie czy trzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale chyba przegonimy właśnie, bo po prostu będzie nam przez tamte drzwi chyba lepiej wprowadzać się, aczkolwiek zobaczymy. Teraz zmierzymy, która klatka jest większa, bo tu będą w jednym boksie będą większe, znaczy w większym boksie troszkę będą większe jałówki. Właśnie nie wiem, czy mi się wydaje, że może ten trochę większy, ale to jeszcze się okaże. W każdym bądź razie brama zaraz będzie ogarnięta. Zamiast rury, bo zapomniałem oczywiście kupić rury drugiej, bo jedną mam. To będzie profil, rura z profilem. Widzicie, tak będzie to wyglądało. Profil będzie przyspawany do bramy, góra, dół, a rura będzie się wsuwała i będzie ok. Chyba, że profil znajdę 40, to może profil będzie się wsuwał w profil.
Ale widzicie, drzwi jedne są, zaraz. Tylko te chyba do tego, do garażu zabierzemy te drzwi już. Co? Mówię, że już te drzwi to zabierzemy do garażu. Spawarkę i ten, i drzwi do garażu zabierzemy, tam się obspawa, bo tu wieje, to też to tak spawanie takie, wiecie. A nawet już tu bez drzwi to tam nie będzie przeszkadzało tym jałówkom, jak one i tak na polu całkowitym przeciąga tutaj jedne drzwi. Ale to się obspawa, a później je założyć nawet to ile to, nie? Blachę przykręcić to, tak jak tam, nawet 5 wkrętów to ona się trzymała. Mówię już tak prowizorycznie, ale się trzymała i już tak nie wiało. Te zamyczki też porobiły. Zobaczymy jak wyjdzie z czasowo, no bo to dzisiaj też to kurier, to te psy, to do wyjazd do Wydmin i tak, tak wiecie. Wiecie jak jest. Psy do samochodu sobie wlazły i zadowolone. No dobra, zaraz ściągamy te drzwi, ja biorę się za bramę. Pewnie tam dużo roboty nie ma, ale chwila jednak też i sprzątamy tutaj ten bajzel. No i dobra, jeżeli chodzi o tą bramę, no to brama założona, profile tutaj zamiast rur na zewnątrz. Wiesz co, Arek, ja tak myślę sobie, dochodzę do wniosku, że chyba lepiej by było jednak tak zrobić tam też profile, bo to luźniej chodzi, tu luzu takiego nie ma, ale wyciągać i wciągać to jest lepiej rurę. Jak to gdzieś ktoś się przegnie, wiadomo jakby coś walnęła, gdzie się łówka. No i mamy problem tutaj malutki taki, że tutaj mamy, widzicie, takie coś, ale to się stało przez to, że nie pospawałem od razu całej bramy, tych rurek wszystkich, tylko rozcięte były i pocykane i dopiero później, a że materiał jest ten, co wykorzystywany był z gównolitu, no i wiadomo, naprężenie to swoją drogą przy spawaniu, ale materiał jest naprawdę nieciekawy, więc tak się stało, ale to nic. Musiałbym kamerę na głowę założyć. Nie będę tego robił teraz, bo nie będę, tylko po prostu może mi się uda. O, nogą napchałem i weszło, więc tutaj mam rączkę, muszę sobie tylko ją odpiąć. Z drugiej strony tutaj na górze trzeba będzie na dole dać śrubkę. Ta brama, widzicie, troszkę się rusza, ale tyle co ona się rusza to nieważne. Już się blokuje tutaj w tym miejscu, więc nie pójdzie dalej, chyba że wyrwie po prostu to, no ale chyba raczej nie. I co, no i także na temat materiału dobrego to ja się wcale nie dziwię, że teraz maszyny nie chodzą, jak to z gównolitu robione. Żeby dostać dobry materiał to trzeba dobrze zapłacić, dobrze poszukać chyba. Niby normy spełniają, a dalej gównolit, nie majster? Z czego? Z materiałów. Z stali. Gównolit. No. A ze słomy odpadły ile tam? Z 7 cm naokoło? Nawet nie. Taka warstwa, znaczy odpadły, no mokre po prostu. Bo to leży sobie, te belki leżą częściowo. Jeszcze tam ich z 25 bel zostało na podwórku. Już się nie zmieściło do stodały. No i chyba taką belę to rozwiniętą to trzeba będzie niecałą taką belę trzeba będzie tam wrzucić pewnie. Nie, no ale na dwie te, na dwie klatki. Znaczy na jeden bok, ale rozdzielony. Co do Simpsona, to jak dużo ludzi pytało, niego nie sprzedajemy. Co do tego burdelu tutaj to się porobił teraz przez ten remont. Elegancko tego i tego. Pięknie zrobione. Także można powiedzieć, że boksy w środku są zakończone. I nawet zrobiliśmy, patrzcie jaką ładną tą. A, zrobiliśmy, ja zrobiłem. No weź już się nie chwal. Ja ciąłem, ty wbijałeś. Tak, ty ciąłeś, no ty zawsze tniesz. No, tutaj z ład zrobiliśmy. To jest tylko po prostu takie, żeby no, dekielek taki sobie jest, bo jest. Pod sporem jest betonowy. Jest troszeczkę poniżej, no nie będzie przeszkadzało zresztą. Bo czego są widły? Dokładnie. Widła, czy jak to? To już nie problem. Poidło przykręcone, brama zrobiona, więc planujemy. Słymy trzeba. Tak, pościelimy, przegonimy chyba te jałóweczki tutaj i przyprowadzimy. Zobaczymy, jak będą chciały się złapać. Jeżeli się dadzą złapać, to przyprowadzimy tutaj jakieś sztuki.
A te, że są już tutaj przyzwyczajone, no to, to tu je wprowadzimy, bo później tutaj to tak, nie wiem w sumie, otwierać. O, patrzcie jak ucieka. Ola ucieka, moja siostra. Tak myślę, że tutaj po prostu, tam będzie chyba nam lepiej wprowadzać niż tutaj, co? Bo te bramki... Trzeba otwierać za każdym razem. No, te bramki też do końca tak się nie otwierają, bo one są zrobione, rozcięte są po to, żeby były lżejsze jako dwie, a one będą zdejmowane, nie otwierane przy wrzuceniu obornika, więc jest jak jest. Więc ścielimy, zamykamy, przeganiamy, idziemy po następne sztuki. Jest już tak szarówka, więc może nie będzie nas dobrze widać. Ale może jeszcze zdążymy coś, nie? Przyniosłem trzy linki, więc git. Arek otwiera bramę. Przeganiamy jałóweczki. Widzicie, słoma tu jest. Jest sporo. Na całość to ścielimy. Te już takie chyba bardziej oswojone będą, więc może się uda. No, poszły. Już. Idź. Na nową kwaterę. Ona pojedzie sucho, kurwa. No, idź. Poszły. Ale może tu tą część wtoczyć i resztę słomy i tyle. Czekaj, może ja tu zamknę, żeby nie wlazło z powrotem. Uciekaj, Ido. No, my szybkie chłopaki. Ty, ale przed remontem MTZ trzeba 30 ogarnąć do tego. Przecie. Co 30? No w sensie, że tego, jak on się nazywa. Tego i tego. Tego? Rozdziela ci krokodyla. No rozdzielać masz? No nie no, trzeba będzie kupić. Dobra, idziemy po jełóweczki. Tu zamykamy. Weź na podwórko, zapal światło. Szybko, szybko, szybko. Się już tak nie rozpędzajcie. Tak. Tylko na luzem były, to niech będą luzem jeszcze dzisiaj. A później wybierzemy, które gdzie. No idź. To dwie koleżanki, no wiesz. Patrz, jaki szok. No co, tak źle? Co dla nich? Dobrze, weź zamknij na drzwi. Ty wredna mała. Zdaje się, na trawie, nie? A teraz skupię. Nasze takie no ale może cielna pewnie to, wiesz, dlatego może też taka gruba. Patrz na tamte. Jakie w szoku, co tu się dzieje? Co to kurde? Widać różnicę, co? Te to gdzieś mają, te 500 kilo gdzieś będzie. Może nawet więcej. A tamte to takie po 300-350. No i te są starsze sporo. Teraz się luty dostaną. Już dostały swoje. Dostaną jeszcze, tamte dostaną, te też może trochę jeszcze. Kurde, słoma, co to jest? Ale będzie wojna gangów. Cztery małe na dwie duże. Dobra, co? Zwijamy się stąd. Spierdzielam. Zamykamy, żeby nie wylazły i tyle. To macie. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Co tam się wyprawia. Nie udało nam się bez niczego, bez zanęty żadnej złapać tamtych... tamtej reszty jełówek i byczka tego.
Co jest, mordy? No i także widzicie, te nie są takie małe. Miało być więcej was, no ale jesteście dzisiaj dwie, jutro reszta się złapie. Także widzicie, boksy gotowe. Praktycznie, tylko do zabezpieczenia jeszcze trzeba tam powiercić. Ale dzisiaj to najwyżej na jakiś łańcuch tam złapie, żeby nie pociągnęły jak już coś rogami do góry. Coś nie powinny, ale lepiej, żeby nie otworzyły, bo uciekną. No my dobra, widzimy się później ewentualnie. Będę kończył, będę robił drzwi jeszcze, pospawam może. Pospawam, może blachę przykręcimy, zobaczymy jeszcze. W każdym bądź razie tak to wygląda. My idziemy do Brządków. A tutaj tą rurę muszę wyciągnąć, bo jest włożona, ja jej tylko przesunąłem ją. O, te wojny już jakoś szykują między sobą małpy. No i w garażu mamy już tutaj tą ramę od drzwi. I co? No i kończymy odcinek dzisiejszy. Mamy sporo zrobione. Dwie ołóweczki przygonione, widzieliście. Więc tutaj wspawać tylko jeszcze poprzeczki jakieś w tej bramie. W drzwiach znaczy się. No i później jeszcze blacha i te świetliki. No ja będę kończył, bo mi się zaraz kamerka wyłączy, bo już koniec baterii, więc Arek, pożegnaj się z widzami. Żegnam was. Liczymy na subskrypcje, komentarze i lajkujcie. Więc do zobaczenia i na razie. Dzięki za uwagę. Cześć.